Witam serdecznie, jest z nami szkoleniowiec Świtu Krzeszowice Łukasz Jagoda. Panie trenerze, no chyba nie tak sobie pan wymarzył debiut w oficjalnym meczu na ławce trenerskiej Świtu. A dokładnie tak jest, panie redaktorze. Nie tak sobie wyobrażałem debiut, jeżeli chodzi o wynik meczu, gdyż liczyłem na to, że przynajmniej jeden punkt zdobędziemy, a o trzech to również myślałem. Należy jednak zwrócić uwagę, że drużyna, z którą graliśmy, no, prezentowała się bardzo dobrze, jak na tą ligę. Kilku zawodników zasiliło zespół z pierwszego zespołu. Trzeba jednak obiektywnie przyznać i myślę, że nie tylko to jest moje zdanie, że ta drużyna naprawdę prezentowała się bardzo, ale to bardzo dobrze. My staraliśmy się swoje tutaj walory przeciwstawić przeciwnikowi. Mało tego, do przerwy wygrywaliśmy 2-0, wygrywaliśmy 2-0, w końcu straciliśmy bramkę rzut karnego na 2-1. No, aczkolwiek te stałe fragmenty gry, które dzisiaj zdecydowały o wyniku, spowodowały to, że mecz zakończył się naszym porażką. No właśnie, bo to chyba boli najbardziej, bo owszem, w drugiej połowie szczególnie przewaga Garbarni była wyraźna, natomiast bramki po stałych fragmentach gry, tak jak pan słusznie zauważył. No, ma pan rację, tutaj mieliśmy taki plan. No, prowadząc 2-0, nie powinniśmy sobie pozwolić na stracenie bramki kontaktowej dosłownie po kilkunastu sekundach. To był, jakby powiedzieć, pierwszy krok do tego, że przeciwnik poczuł tak zwaną krew. W drugiej połowie mieliśmy dalej korzystny wynik, 2-1. Nasza taktyka miała się opierać na przyjęciu przeciwnika na własnej połowie czy w strefie obronnej i wyprowadzaniu szybkich ataków. Ale co się okazało? Dwa rzuty wolne, które zostały podyktowane przez pana sędziego, spowodowały, że zamieniły się one na bramki. Można powiedzieć, w identycznych okolicznościach. Wrzutka, światło bramki, delikatne dotknięcie piłki. No i najczęściej właśnie po takich stałych fragmentach gry traci się bramki. Tuż po przerwie była sytuacja, która mogła w ogóle odmienić losy spotkania, bo Krystianowi Drejce niewiele zabrakło, a byłoby 3-1. No dokładnie, no taka jest piłka. No, trzeba tutaj powiedzieć sobie otwarcie, że ta bramka na 3-1, no jakby wpadła, to przepiękna bramka. No, spowodowałaby to, że przeciwnik by się otwarł już totalnie, zupełnie. No ale w piłce liczy się to, co jest w sieci. No nie ukrywam też, że przy wyniku 3-2 mieliśmy kolejną sytuację, 100%, z 5 metrów. Nie zdołaliśmy jej po prostu wepchnąć do tej siatki. Chcieliśmy wszyscy osiągnąć jak najbardziej korzystny rezultat. Ale tak jak powtórzę się może, no, przeciwnik się prezentował bardzo dobrze i ta drużyna na pewno jeszcze niejednokrotnie zdobędzie punkty w tej lidze. Mhm. Troszkę sił jednak drużynie zabrakło w drugiej połowie? Może to było spowodowane tym, że okres przygotowawczy trwał długo i był ciężki. Zawodnicy naprawdę pracowali bardzo przyzwoicie i to widać, że nie są jeszcze na takiej świeżości, jak być powinni. Aczkolwiek liga trwa przez 13 kolejek. Jeszcze mamy 12 meczów do rozegrania. Jeden już wiemy, że wygraliśmy z Iskrą Radwanowice Walkowerem, aczkolwiek ta forma ma się utrzymać jak najdłużej i przyjść w odpowiednim momencie. No nie ukrywam, że ten pierwszy mecz zawsze jest jakąś niewiadomą i widać to po poruszaniu się zawodników już w końcówce meczu, że ten optymalny moment przygotowań, ten optymalny moment formy zawodników dopiero nadejdzie.